setki ochroniarzy Zełenskiego, ale jeden się nie zmienia. Kim jest osobisty ochroniarz prezydenta Ukrainy? Kim jest Maksym Doniec? Włodymer Zełenski jest chroniony przez setki osób. Jednak jedna z nich towarzyszy mu praktycznie od początku politycznej drogi. O tym, kim jest Maksym Doniec, napisał w piątek opozycyjny białoruski portal Nasza Niwa. O ochroniarzu Zełęskiego, jako osobistych ochroniarzach każdej głowy państwa, wiadomo niewiele. Nasza niwa napisała, że nazywa się Maksym Doniec, ma żonę i córkę, a z jego oświadczenia majątkowego wynika, że nie ma żadnej nieruchomości, a jedynie prawo do zamieszkania w jednostce wojskowej oraz dwóch mieszkaniach swojego ojca i że jeździ samochodem z 2011 roku. Został osobistym ochroniarzem Zełenskiego w 2019 roku, na samym początku kariery politycznej obecnego prezydenta. Wcześniej był osobistym ochroniarzem i chora Kołomojskiego, co zrodziło podejrzenia o zależności ówczesnego kandydata od znanego oligarchy, zauważyła nasza Niwa. Zełenski tak wyjaśniał wówczas fakt korzystania z ochrony Kołomojskiego. Mamy kontrakt z firmą, która zajmuje się ochroną i bezpieczeństwem. To wszystko. Andrii Bochtan jest tam jednym ze wspólników, nie wiem, jaki tam jest układ, kto jest tam szefem. Są trzy firmy, które zajmują się obsługą prawną naszej partii. Bochtan to prawniki Mojskiego, który kierował potem biurem prezydenta Ukrainy, wyjaśnił portal. 70 osób w pierwszym kręgu Zełęskiego po drugiej turze wyborów w 2019 roku. Zełęski wyjechał wraz z rodziną na wypoczynek do Turcji. Tam natknął się na rosyjskich propagandystów, których, odganiać, musiał właśnie doniec. Już w pierwszych dniach swojej prezydentury, Zelenski uczynił go szefem swojej służby bezpieczeństwa. Pod koniec marca 2022 roku, już w trakcie wojny, nadał mu stopień generała brygady. Nasza niwa podkreśliła, że poprzednich prezydentów Ukrainy ochraniało 10-15 osób. Zełęski natomiast jeszcze przed wojną zwiększył stan osobowy prezydenckiej ochrony wielokrotnie. Pod koniec 2021 roku informowano, że tylko w tak zwanym pierwszym kręgu Zełęskiego chroni około 70 osób, a trochę dalej są również ludzie z wywiadu i żołnierze. Od 2019 roku Zelenski żyje w atmosferze nieustannych sygnałów zagrożenia dla swojego życia, a od czasu rozpoczęcia wojny niebezpieczeństwo takie tylko wzrosło. Zachodnie wywiady informowały, że Moskwa planowała w lutym 2022 roku dokonać fizycznej likwidacji kierownictwa państwa ukraińskiego. Przedstawiciele ukraińskich struktur siłowych twierdzą, że zapobiegli kilku próbom zamachu na Zełęckiego, podsumował portal Nasza Niwa.